Znajdujemy się w miejscowości Karprowo, gdzie jest taki uroczy kościółek, a przy kościółku jest obok cmentarz, na którym znajduje się stary poniemiecki pomnik ku pamięci poległych niemieckich żołnierzy w czasie I wojny światowej. Budowla jest no, ciekawa i można powiedzieć unikatowa, że się uchowała do dnia dzisiejszego. W górnej części pomnika widnieje niemiecki hełm. Tak to wygląda. Po obu stronach pomnika są wypisane nazwiska poległych właśnie prawdopodobnie mieszkańców tej miejscowości lub pobliskich miejscowości. W ten sposób po prostu ich rodziny, znajomi uczcili pamięć . Stan pomnika jest, można powiedzieć, bardzo dobry, jak na no, prawie 100 lat pewno. Może tyle aż nie ma, ale trudno określić, kiedy powstał. Prawdopodobnie około 1920. Tylnia część jest też dosyć ciekawa. Z drugiej strony tak samo jest. Żelazny krzyż, tak zwany niemiecki. I niżej są wypisane nazwiska kolejnych poległych żołnierzy. To tyle takiej ciekawostki historycznej. No mówię, niewiele się tych pomników zachowało. Kiedyś po prostu faktycznie przy każdej wiosce, przy każdym większej miejscowości Niemcy w ten sposób swoim najbliższym stawiali coś takiego ku pamięci I wojny światowej poległym. To tyle. Pozdrawiam.